Państwa, nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra nadaje. Coraz ciekawsze to rzeczy. No nie wiem, czy ta cała Doda itp. To są rzeczy ciekawe, proszę Państwa. Ale dzieci zabierają dzieci. Ten dramat, proszę Państwa, są to dramaty. Wielkie dramaty ludzkie. Tu modlitwa, proszę Państwa, tu się modlą pod figurą, a diabła mają za skórą, bo o co chodzi? Chodzi o te same systemy faryzejskie, które były kiedyś, to są i teraz. Systemy faryzejskie takie, że ludzie są przywiązani do pewnych przepisów. Przepisy te ani nigdy nie były Boże, bo nie były oparte stricte na Piśmie Świętym, na Biblii, a były to wymysły ludzkie. Biblia o tym mówi wielokrotnie. W Ewangelii Mateusza, gdzie byś nie wziął, to Jezus Chrystus krytykował faryzeuszy, saduceuszy, którzy przybierają pozór pobożności. Wygląd ich też przybiera pozór pobożności. Że ładnie wyglądają, ogiery wyczyszczone, proszę Państwa, lśniące, że Jezus przyrównał do grobów powielanych. Dlaczego to tak? No dlatego, że te przepisy i te nauki to były tak perfekcyjnie zrobione, ale oczywiście po ludzku, że one nie miały służyć wielbieniu Boga tak naprawdę, tylko miały służyć interesom faryzeuszy i saduceuszy. Kto to? Ci faryzeusze i ci saduceusze. Proszę Państwa, są to uczeni w piśmie, klasa, może Doda by powiedziała na ten temat coś, klasa uczonych w piśmie i faryzeuszy i saduceuszy. Oni kształceni, oni przygotowani, bardzo uczeni, że, proszę Państwa, jak dzisiaj porównamy, no to też mamy to samo. Co powie na Uniwersytecie Warszawskim? Powiem co. Co my, proszę Państwa, powiemy o Uniwersytecie Warszawskim? Otóż Chińczycy, troszeczkę powietrza mi się nabrało, bo z powietrzem lepiej. Chińczycy ocenili poziom w ogóle Uniwersytetu Warszawskiego na najniższym poziomie w świecie. Najgorszy. Ale przecież Chińczycy jakby co? Jakby może tych Polaków nie lubili, a przecież Chińczycy korzystają z tego wszystkiego. Także ja nie wiem, proszę Państwa, lubią Polaków Chińczycy i korzystają z Polski, mieszkają w Polsce, ale jeżeli chodzi, wiecie Państwo, o poziom szkół i szkolnictwa, no to Uniwersytet Warszawski to niby ma poziom najwyższy, ale okazało się, że tu jeszcze szkoły ojca Rydzyka mają najwyższy poziom. Ale jeszcze jakby się bliżej przyjrzeć temu wszystkiemu, pójść dalej. My to jesteśmy wymęczeni po tych premierach golem, proszę Państwa, jesteśmy wykończeni po prostu. No ale jeszcze mamy na tyle siły, żeby mówić o tym, co jest bardzo istotne, o tym, co jest bardzo ważne. Dobrze. Dzisiaj mamy już 7 grudnia 2000, którego to roku. Musimy ten kalendarz tutaj sobie wziąć do ręki, poczytać trochę, przyjrzeć się temu. No, 7 grudnia 2017 roku, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Czyli szkolnictwo oficjalne, faryzeusze działający oficjalnie, proszę Państwa, że człowiek prywatnie, który chciałby być takim nauczycielem, faryzeuszem, saduceuszem, to byłby pewnie bardzo srodze, no ukarany, że jak, że nieoficjalnie, prawda, że tylko oni. A okazało się, że ci, którzy oficjalnie głosili, działali, tworzyli szkolnictwo, to byli fałszywi, czyli to
co oficjalnie działające, to fałszywe. No i dzisiaj to samo. To, co oficjalnie działające, to i fałszywe. Tutaj Szydło tak strasznie popierała i tak dalej Rydzyka i szkolnictwo wyższe, ale nie o to chodzi, żebyśmy tutaj coś w tambuł potępiali, tylko my dążymy do prawdy, my zmierzamy ku prawdzie. I teraz, ponieważ ci współcześni faryzeusze, saduceusze nie głoszą wcale Biblii, to my chcemy po prostu przecież głosić Pismo Święte. Chcemy głosić Biblię. Opowiadamy się za Pismem Świętym. Także proszę być z nami. Zaraz, proszę Państwa, dojdziemy w tołku. Ja tutaj wpiszę kod na naszą taką podpowiadaczkę, co i o czym dzisiaj będzie mówione. Proszę Państwa, naszą podpowiadaczką jest kod. Kod, który jest 7384. No i sobie ten kod wpiszemy. 7384. Zgadza się, przyjęty, zaakceptowany. Zobaczmy ciut, co dzieje się dzisiaj na świecie, gdy nadaje nasze radio. Tok FM Euro, Conchita, Barbie, Baby, Langstrom Extra. Oczywiście bez anteny to w typowym radiu się nie obejdzie. Tworzyć bardzo trudną sytuację, to znaczy on zawsze byłby porównywalny do tej szczytowej pozycji tego, który odszedł. To dość skomplikowana gra wizerunkowa i czasem mogłoby być tak, jak mówi przysłowie, że lepsze jest wrogiem dobrego. No właśnie, i czy ta zmiana byłaby tym impulsem, o którym mówi PiS na te kolejne 2 lata rządów, gdzie no wymienia się, że na czele go... Już nam przeszkadza, proszę Państwa, jakaś menda już tutaj nam wydzwania, zostawiwszy SMS, a my nie chcemy, proszę Państwa. I 7252 z Radia Z, oszuści nagabują, żebyśmy do nich zadzwonili i wypisywali SMS-y, za które pobierają oni tam 2,85 czy ile. Ja już dawno to nie wchodzę. Mocno agresywny, czy w Europarlamencie, czy na forum unijnym, ponieważ jako kobieta o wizerunku bardzo jednak takim stanowanym była takim piorunochronem. Znaczy trudno było mówić o bracie Szydło, że jest wodzem. Mówiono, że to Jarosław Kaczyński za nią stoi, ale Jarosław Kaczyński negocjujący z prezydentem ustawy te sądowe też... To milionowa osoba, to miliardowa osoba wygra, a oni i tak zarobią, tak wiecie Państwo. Takie łaty na lichwę miała taką rolę. Natomiast oczywiście, że Mateusz Morawiecki jako ekonomista też... Nie mają najmniejszego sensu. Dobry wizerunek, ten nie trzeba być posłusznym, bo jeżeli ktoś Ciebie poprosi pójść z nim jedną milę, to Ty pójdź z nim i dwie mile. No to więc jeżeli ktoś nie stosuje się do tych praktyk, no to nie może się pod Żydów podtrzymać. To w sensie zewnętrznym jest to trudne do pojęcia przez przeciętnego odbiorcę. I czy Morawiecki jako dosyć świeży polityk PiSu będzie miał na tyle mocną pozycję w PiSie, żeby skutecznie dowodzić i jego relacje z prezesem Kaczyńskim też musiałyby się inaczej poukładać? No problem jest w polityce niezwykle istotny jeszcze jeden, poza tym kto jest sprawny, umiejętny w różnych zadaniach, które są mu powierzane. Jest jeszcze element bardzo duży, w sensie kapitału takiego, to jest element zaufania. I naturalnie jeśli mówimy o tak kluczowej pozycji premiera, to zaufanie musi być bardzo daleko posunięte, jeśli mówimy o relacjach partia premier, prawda? Czyli sprawdzenie się w różnych bojach, to te długie trwanie we wzajemnych relacjach otworzy taką sytuację lojalności i zaufania. No i jest oczywiście pytanie, bo to mój przedmówca podnosił tę sprawę, że pewnie jest jakiś opór niektórych działaczy pisowskich w tym znaczeniu, o którym ja mówię w tej chwili.
takie zaufanie się zdobyła w boju. Oczywiście Mateusz Morawiecki przez te dwa lata rządów absolutnie nie sądzę, żeby jakkolwiek nadużył tego zaufania, tylko to jest jednak krótki czas. Krótki staż. Dziękuję bardzo. Pan profesor Mieczysław Ryba był naszym gościem, a my na kolejne komentarze musimy poczekać do wieczora, kiedy dowiemy się, czy i co się wydarzyło. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. A my przenosimy się za granicę. Agata Kasprowicz z redakcji międzynarodowej jest naszym gościem. Dzień dobry. A pretekstem do naszej dzisiejszej rozmowy jest decyzja prezydenta Donalda Trumpa o tym, żeby przenieść, czyli żeby uznać, że stolicą Izraela jest Jerozolima i przenieść tam ambasadę Stanów Zjednoczonych. No, powiedzieć, że ta decyzja wywołała zamieszanie, to chyba jest trochę za mało powiedzieć. Wywołała przede wszystkim falę krytyki, przede wszystkim wśród liderów krajów arabskich, to i Jordania, i Arabia Saudyjska, która przecież jest tak dobrym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, i szyicki Iran, i Turcja, i można byłoby tak długo wymieniać, chociaż tutaj pewnie bardzo ważny też jest głos szefa Hamasu, który zapowiedział już Dzień Gniewu na jutro, na piątek. No i to pytanie, które pewnie jest najbardziej niepokojące, czy dojdzie do aktów przemocy w związku z tą deklaracją wczorajszą prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. To będą skutki, ale wszyscy pytają, po co on to zrobi? Dlatego, że obiecał. No, w polityce to nie jest dobry argument. Jednakże rzeczywiście Donald Trump na samym początku i swojej prezydentury, ale jeszcze w czasie kampanii mówił o tym, że przeniesie ambasadę amerykańską z Tel Awiwu do Izraela. Zresztą w 1995 roku Kongres amerykański uchwalił taką ustawę, według której ta ambasada miała być przeniesiona właśnie z Tel Awiwu do Jerozolimy do 1999 roku. Wtedy Bill Clinton uznał to za naruszenie, za taką próbę ingerencji Kongresu w władzę wykonawczą i została przyjęta taka klauzula 6-miesięcznego odroczenia. I z tej klauzuli wszyscy kolejni prezydenci korzystali, jak zresztą sam Donald Trump, który to odroczenie podpisał 6-miesięczne. No ale właśnie pytanie, jak długo będzie to jeszcze podpisywał. Trudno powiedzieć, czy Donald Trump zwleka z przeniesieniem ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy ze względów politycznych, czy zwyczajnie ze względów logistycznych, bo to po prostu zwyczajnie musi potrwać. Mówi się, że co najmniej 3 lata te względy logistyczne. Ale to jest na pewno ważna deklaracja, uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela, bez względu na to, co stanie się z tą ambasadą amerykańską. Bo przypomnij... No to już są problemy Ameryki, prawda? Ile czasu oni będą tą ambasadę przenosić z Tel Awiwu do Jerozolimy. No ale dla nas ważniejsze są te skutki polityczne i to takie międzynarodowe polityczne, bo zaczęłaś mówić o intifadzie. Hamas to rzeczywiście zapowiada, no ale też wszyscy ostrzegali jeszcze przed tą decyzją Trumpa, że jeśli tak się stanie, jeśli ją podejmie, to można się spodziewać po prostu rozlewu krwi. To muzułmanie będą wzburzeni i też na Bliskim Wschodzie, ale nie tylko, no, na całym świecie może dojść do różnych zamachów, które znamy. Miejmy nadzieję, że tego nie będzie. Przypomnijmy też, że Hamas jest w ostatnim czasie dosyć mocno osłabiony i rzeczywiście dawno nie było już spektakularnego zamachu takiego, który spowodowałby śmierć dużej liczby ludzi. Co nie znaczy, że te zamachy nożowników nie są też brutalne, nie są straszne, bo są oczywiście, ale zobaczymy, no nie chcę prognozować i pewnie też nikt nie chce prognozować ogromnego przelewu krwi i oby do tego nie doszło, ale na pewno no, to, co powiedział Donald Trump, ma znaczenie dla procesu pokojowego, bo przypomnijmy, że w czasie, kiedy powstawało w ogóle państwo Izrael, Jerozolima miała mieć status neutralny. Zresztą Jerozolima jest miejscem świętym dla trzech religii, nie tylko dla judaizmu, dokładnie, Także dla chrześcijaństwa, także dla islamu. Tam mieści się zresztą bardzo ważny dla świata islamu meczet Al-Aqsa, który jest trzecim najważniejszym meczetem na całym świecie. Tam mieszczą się różne obiekty kultu religijnego dla właśnie wszystkich trzech religii. Wszystkich trzech religii. I
w 1967 roku, po wojnie sześciodniowej, rzeczywiście Izrael zaczął kontrolować Jerozolimę. No i zobaczymy, no zobaczymy jak ta decyzja przełoży się na tak zwany proces pokojowy, prawda, bo wszyscy na to dmuchali, huchali. No teraz stanęło to wszystko pod znakiem zapytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. A my zmieniamy temat i biznes. Konstytucja dla biznesu zaczyna się w Sejmie prace, zaczynają się w Sejmie prace nad konstytucją dla biznesu w studiu Błażej Prośniewski z redakcji gospodarczej. Co to takiego? Konstytucja dla biznesu to właściwie zbiór 5 ustaw, które mają na nowo ukształtować środowisko gospodarcze w Polsce. Główną zmianą, jaką wprowadza konstytucja, ma być zasada, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. To oczywiście nawiązanie do słynnej ustawy Mieczysława Wilczka, która w 1988 roku drastycznie ograniczyła regulacje dotyczące działalności gospodarczej. No i właśnie ona opierała się na tym haśle, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Ponadto konstytucja dla biznesu, a właściwie jej najważniejsza część, czyli ustawa Prawo Przedsiębiorców, wprowadza takie zasady jak domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, przyjaznej interpretacji przepisów, rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść przedsiębiorcy, a także zasadę bezstronności i równego traktowania. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy mają zyskać pewność prawa, a administracja ma ich traktować po partnersku, co oznacza także większą transparentność w podejmowaniu decyzji. Ustawa ma także odformalizować komunikację na linii urząd-przedsiębiorca. No i dzięki temu za zgodą lub na wniosek przedsiębiorcy sprawy urzędowe przedsiębiorcy będą mogli załatwiać przez telefon, e-mail bądź za pomocą innych środków komunikacji. Ponadto Prawo Przedsiębiorców wprowadza pojęcie działalności nierejestrowej, czyli działalności na mniejszą skalę, gdzie przychody miesięczne będą wynosiły do 50% minimalnego wynagrodzenia, czy także wprowadza tak zwaną ulgę na start, czyli zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne dla początkujących przedsiębiorców. Ale bo te zasady brzmią świetnie i my je słyszymy i to często one właśnie ze środowiska przedsiębiorców płynęły, że tak powinno być. Czy teraz, bo to jest cały pakiet ustaw, nad którym będzie Sejm obecnie pracował, czy w tym pakiecie ustaw jest szansa, że te zasady, o których wspominałeś, tej wolności działalności gospodarczej, tego, że co nie jest zabronione, jest dozwolone i tak można działać, uczciwości, domniemanie uczciwości przedsiębiorcy, też zdaje się jest mowa o tym, że urzędnicy wreszcie będą karani za jakieś swoje niedopatrzenia prawne w pracy z przedsiębiorcą. Czy to się przełoży na konkretne zapisy, paragrafy? Czy to pozostanie w sferze pięknych zasad? To jest największy problem, na to zwracają przedsiębiorcy, bo choć oni sami mówią, że idea i projekt jest dobry, no to pojawiają się właśnie pytania o to, jak to będzie egzekwowane, bo te wątpliwości wynikają z tego, że konstytucja przy tych swoich najważniejszych założeniach nie wprowadza twardego prawa, twardych przepisów, a właściwie ogólne zasady, które mogą podlegać różnej interpretacji przez administrację, więc jak to zwykle bywa, pewnie wszystko rozbije się o praktykę. Diabeł tkwi w szczegółach, więc musimy poczekać na te szczegóły, które wynikną z pracy Sejmu. Dziękuję bardzo. Błażej Prośniewski i Konstytucja dla biznesu. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Reklama. Z dekretu Napoleona. Udane święta to w Carrefour tradycja. Zatem czekoladki Toffifee mają kosztować 6,99 za opakowanie, a szynka wieprzowa bez kości tylko 10,99 za kilogram. Oferta ważna do niedzieli 10 grudnia. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z witaminy C. Proszę, proszę Państwa, już 13. Prowadź Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony powód żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, łaski Boże, módl się za nami, teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami,
błogosławiony z powodu żywota swojego. Jadę przez Kazę. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierwotnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. We wszystkich intencjach Ojca Świętego. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszcielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Bóg zapłać, modlił się Stanisław, z Panem Bogiem. Bóg zapłać, szczęść Boże. Przez wstawiennictwo świętego Józefa módlmy się o jedność, solidarność i mądrość wszystkich Polaków. Kyrie eleison. Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Józefie, módl się za nami. Przesławny potomku Dawida, módl się za nami. Często jest tak, że wiecie Państwo, nieważna jest modlitwa, jeżeli tam jeden raz się pomylisz, czyli że zdrowa z nami opadnie nie 100 razy, ale 99. A tu cena jest wywoławcza 100 razy, czyli że tam 19,99 nie pasuje, skoro ma być 20. I koniec. Także, proszę Państwa, tak myślą, że Bóg jest taki, Boga takiego wymyślili, obliczyli, ale się przeliczyli, bo Bóg tak nie jest. Bóg nie jest taką matematyką, że człowiek myśli, że dosłownie. Zresztą na szczęście wielkie, że nasi artyści nie są ludźmi dosłownie myślącymi, bo artysta nie może być osobą dosłownie myślącą. I tutaj mamy taką historię, jak to urzędnicy porywają przemocą Kacperka. Zabrali nam Kacperka. Jeżeli dziecko było przyzwyczajone do babci i do dziadka, to są i tak młodzi ludzie, to po co tam się rodzicem mścili, skoro wcześniej dziecko było im zabrane, a mieszkało u babci i dziadka i bardzo dobrze się czuło. Po co to robić? Módl się za nami. Patronie, trzeba przygotować dziecko, a nie zabierać. Za jakby Państwo zostali obudzeni w nocy przez wybuch gazu i musielibyście spadać nagle z 6 piętra Baranku bez Boży, przygotowania, to jak świata. To ocenicie? To jest coś w tym stylu. Baranku Boży, który a może gdyby świata. To dotyczyło osoby niepełnosprawnej, to jest ochrona. Boży, ale to też nieprawda, bo w Polsce nie ma żadnej ochrony. Mamy tutaj kilka przykładów, na które zwracamy uwagę w naszych kanałach, na YouTube, w kanałach internetowych, na Facebooku, Boże, w komentarzach też tak. Wszyscy, że w komentarzach Józefa, naszego radia, to pewno Rokoncica, Barbie Baby, Langström, ekstra tego co w ogóle jest na youtube.com. Zapraszamy na youtube.com, El Mercedes, youtube.com, Witeklandia, youtube.com, Wisiolandia Plus, youtube.com, Grzecznościowo, Ela Knor, youtube.com. Proszę Państwa, no i Blue Art 2000 youtube.com, elhopart 2000 youtube.com. Serdecznie Państwa zapraszamy też do Witeklandia, jak mówię, youtube.com. No i godzina 13, minęła wiadomość. Godzina 13. Faryzeusze, świeckie przepisy, żydowsko-religijne, proszę Państwa. I dziecko zabrane. Przed nie wolno, nie wolno tak. Radio Maryja. Na hamach.
nasi lecą komentarze na Facebooku, że to jest dziadowskie postanowienie, dziadowski sąd. Komisja Europejska pozwała do Trybunału nie Sprawiedliwości wolno na Unii Europejskiej Polskę, Węgry trzeba i Czechy. Rozmawiać, ma to związek z niewykonaniem przez te kraje nie decyzji o relokacji uchodźców. Bruksela przekazała, że odpowiedzi dotyczące tej kwestii udzielone przez te państwa nie zostały uznane za zadowalające, stąd następny etap postępowania. Trzeba gdyż było w Komisji Europejskiej Frans Timmermans przekonywał, że mimo to ale wciąż nie można na Hama, wykazać się solidarnością i wziąć udział w mechanizmie relokacji. No i będą mówić, że Timmermans wyraził że też nadzieję, że sprawa zostanie rozwiązana na rozrodzie, bez udziału Trybunału. Powodzenie posła PiSu Sylwestra Tułajewa wniosek o Komisji Europejskiej jest czysto polityczny i stanowi kolejne uderzenie w obecny polski rząd i Polskę. Nie pierwszy raz zdarza się, kiedy Komisja Europejska działa przeciwko rządowi Prawa i Sprawiedliwości, pani premier Beaty Szydło, przeciwko polskiemu rządowi. Ta sytuacja dotycząca uchodźców, my od samego początku mówimy, że nie zgadzamy się na to, aby przyjmować nielegalnych imigrantów tutaj do Polski, ponieważ dla nas najważniejszą sprawą jest sprawa bezpieczeństwa. Nie możemy w sposób jasny i precyzyjny określić tych osób, które miałyby znaleźć się na terytorium Polski, dlatego nie zgadzamy się na ich przyjęcie i dlatego taka postawa rządu polskiego. Nie obawiam się kar, sankcji różnego typu. Ja uważam i przyjmuję to w taki sposób, że jest to takie straszenie. Straszenie różnymi sankcjami. Wierzę głęboko i jestem przekonany, że takich kar nigdy nie będzie. Postanowienie o relokacji do 120 tysięcy uchodźców zostało przyjęte w 2015 roku przez Radę Unii Europejskiej, w której uczestniczyli unijni ministrowie spraw wewnętrznych. Polska, podobnie jak Węgry, odmówiła przyjmowania uchodźców w ramach tej decyzji. Czechy przyjęły bardzo niewielką ich liczbę. Decyzja relokacyjna wygasła pod koniec września. Uchodźcy, którzy dostali się do Włoch i Grecji wcześniej, mają jednak szansę na relokację. A Komisja Europejska ma prawną możliwość wycofania sprawy z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz przedstawi dziś dotychczasowe ustalenia podkomisji badającej przyczyny tragedii smoleńskiej. Po południu zbierze się Sejmowa Komisja Obrony Narodowej. Sprawozdanie szefa MON-u ma zawierać m.in. dane na temat kwot wypłaconych z budżetu państwa dla poszczególnych członków podkomisji, a także wydatków na realizację powierzonych jej zadań. W posiedzeniu ma wziąć udział także przewodniczący podkomisji dr Kazimierz Nowaczek. Z kolei minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski ma poinformować posłów o planowanej skardze do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Chodzi o zagrabienie polskiego mienia przez Federację Rosyjską w związku z przetrzymywaniem wraku samolotu Tu-154M. Posiedzenie Komisji Obrony zostało zwołane na wniosek opozycji. Według posła Michała Jacha, przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, dyskusja nie odbędzie się bez kolejnych awantur ze strony polityków Platformy. Będą znowu te same oskarżenia, że posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy celują w tym po raz kolejny, wywołają pewnie mało przyjemną sytuację. No cóż, my musimy to przeżyć. Nie potrafię uszanować tragedii, jaka Polska doświadczyła, jaką doświadczyły rodziny. Musimy przeżyć kolejny pokaz braku kultury, że nie powiem chamstwa ze strony wielu posłów. Myślę, że pan minister to przedstawi w odpowiedni sposób. Przedstawi to ustalenie zgodnie z zapowiedziami pana ministra, pana prezesa Kaczyńskiego. Te wnioski coraz bardziej są bliższe tego, żebyśmy się dowiedzieli o ostatecznej decyzji, ostatecznej opinii na temat przyczyn tej tragedii, tego dramatu. Podkomisję do spraw ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej powołał w lutym ubiegłego roku minister Antoni Macierewicz. Szef MON-u wskazywał, że instytucje państwowe, które wcześniej badały katastrofę, nie dopełniły swoich najbardziej podstawowych obowiązków. 10 kwietnia 2010 roku pod Smoleńskiem w katastrofie Tu-154M zginęło 96 osób. Delegacja udawała się na obchody 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. CBA zatrzymało na gorącym uczynku biznesmena i radnego powiatowego z Milicza na Dolnym Śląsku. Prokuratura postawiła im zarzuty korupcyjne. Do zatrzymania doszło w jednym z wrocławskich hoteli, tuż po tym, jak mężczyźni przyjęli łapówkę w kwocie 20 tysięcy złotych. Była to pierwsza rata z kwoty 185 tysięcy złotych, jakiej zażądali. Po przeszukaniu mieszkania radnego i biznesmena funkcjonariusze zabezpieczyli dokumentację dotyczącą przetargów w milickim starostwie. Obaj mężczyźni trafili do wrocławskiej prokuratury okręgowej. Tam usłyszeli zarzuty m.in. powołanie się na wpływy w starostwie powiatowym w Miliczu, mówi Piotr Kaczorek z Wydziału Komunikacji Społecznej CBA. Mężczyźni za te pieniądze mieli doprowadzić do sprzedaży nieruchomości należącej do powiatu milickiego po zaniżonej cenie. No, jednocześnie mieli
uniemożliwić jej zbycie na rzecz innych potencjalnych oferentów, czyli ten jeden oferent miał zostać po prostu na placu boju i za te pieniądze miał kupić je po niższej cenie. Ci zatrzymani zostali przewiezieni do prokuratury okręgowej w Wrocławiu. Tam wszczęto śledztwo na podstawie naszych materiałów. Te osoby usłyszały zarzuty. Zarzuty dotyczyły m.in. powoływania się na wpływy, no i właśnie przyjęcia tej korzyści majątkowej. W tej chwili jeszcze czynności trwają, no więcej informacji będziemy mogli udzielić w procesowaniu wobec nich środków zapobiegawczych. Zatrzymany radny z Milicza Mirosław D. pełnił wcześniej funkcję wójta w miejscowości Krośnice, natomiast Jan J., biznesmen, był niegdyś starostą w jednej z miejscowości pod Wrocławiem. Stocznia Szczecińska powraca na rynek armatorski. Masowcami w niej powstałymi zainteresowany jest niemiecki kontrahent. List intencyjny w sprawie budowy 4 statków, które mają powstać w szczecińskim parku przemysłowym, podpisano wczoraj. Niemiecki armator zainteresowany jest też 4 kolejnymi. Podpisany list intencyjny dotyczy budowy tzw. kosterów, czyli uniwersalnych masowców do żeglugi przybrzeżnej z możliwością wpływania w rejony śródlądowe, mówi naszej redakcji prezes zarządu szczecińskiego parku przemysłowego Andrzej Strzeboński. Są to statki o długości rzędu 90 metrów i szerokości 13,6 metra. Masa ładunku, czyli nośność tych statków, to jest 2800 ton. 8 osób załogi na takich statkach pływa. Moc silnika 1600 kW. Są to statki uniwersalne, czyli może przewozić i kontenery, i ładunki masowe, i jednostkowe, wielkogabarytowe konstrukcje wszelkiej maści, konstrukcje stalowe itd., itd. Potencjalny kontrakt to jest kontrakt na zaprojektuj i zbuduj, czyli bierzemy na siebie i sferę intelektualną, czyli polski projektant, polska myśl inżynierska projektowa i polskie wykonanie. Kontrakt na budowę statków powinien być podpisany w ciągu 2 miesięcy. Pierwszy z 4 masowców będzie oddany po 12 miesiącach od podpisania umowy. Szczeciński Park Przemysłowy zarządza aktywami po zlikwidowanej stoczni szczecińskiej Nowa. To 45 hektarów powierzchni z najważniejszą infrastrukturą stoczniową, halami produkcyjnymi, pochylniami, nabrzeżem i suwnicami. Produkcję w stoczni wstrzymano w 2009 roku, kiedy to Komisja Europejska uznała, że udzielona wcześniej stoczniom w Gdyni i Szczecinie pomoc publiczna była niezgodna z prawem Unii Europejskiej. Majątek stoczni sprzedano, a pracowników zwolniono. W czerwcu w szczecińskiej stoczni Gryfia uroczyście położono stępkę pod nowy prom dla polskiej żeglugi bałtyckiej. Tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Akt łaski po 17 latach. Prezydent ułaskawił posła Witolda Tomczaka skazanego za obronę godności Jana Pawła II. Szczegóły w naszym dzienniku. Tracą mniejsze gminy. Problemy demograficzne, zła organizacja przestrzenna. Co wpływa na kwestie dzietności? Godzina łaski. 8 grudnia. Matka Boża obiecała niezliczone łaski dla tych, którzy w jej święto podejmą modlitwę. Zmieniona Warszawa. Ze stolicy znikną komunistyczne nazwy. O nowych patronach ulic pisze w naszym dzienniku Filip Frąckowiak. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. 10 minut po godzinie 13 przy mikrofonie jest Grzegorz Woś. Witam serdecznie i pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Zapraszam jednocześnie na audycję aktualności dnia. Obudź się, Moskwa, niech opadnie kłamstwa mgła. Bardzo serdecznie witamy na antenie Radia Maryja pana Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji. Szczęść Boże, panie ministrze. Szczęść Boże, kłaniam się. Panie ministrze, głosowanie nad wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności dla rządu pani premier Beaty Szydło z ewentualnością powołania na
stanowiska prezesa Rady Ministrów pana Grzegorza Schetyny. Głosowanie, wiemy, zakończone wynikiem negatywnym, czyli rząd zostaje na stanowisku. Słowa oczywiście gratulacji i pozdrowienia za to, że ten rząd, który wykazał, i słowami też pani premier Beaty Szydło, pokazał to, co udało mu się dokonać w ciągu ostatnich 2 lat. A z drugiej strony, panie ministrze, no takie jakby pytania, które pojawiają się w nas dziennikarzach, ale też w naszych słuchaczach, bo słyszy się z wielu stron, że jednak trzeba będzie coś zmienić. Więc pytanie do pana ministra, jak na to wszystko spojrzeć? Tak, to zacznijmy może od tego, że wniosek o wotum nieufności był przygotowany na żenująco niskim poziomie. Zachowanie posłów totalnej opozycji też było żenujące. To naprawdę jest niewychowawcze, gdyby młodzi ludzie oglądali, jak zachowują się państwo posłowie z PO, szczególnie z PO. To naprawdę nie przystoi Wysokiej Izbie parlamentariuszom, znaczy ludziom, którzy są wybrani do parlamentu. Zachowywali się w sposób skandaliczny, ale oni tak mają. To niestety nie po raz pierwszy, kiedy 2 dni temu orędzie wygłaszał prezydent Andrzej Duda, też zachowanie nie licowało z powagą Sejmu. Pokazywało, że ci ludzie z totalnej opozycji nie szanują prezydenta Rzeczypospolitej, tak jak i dziś pokazali, że nie szanują rządu, przecież wybranego w demokratycznych wyborach. Rządu jako przedstawicieli społeczeństwa polskiego, polskiego narodu. Nie szanują też samych siebie, bo no jednak trudno rozmawiać z kimś, kto posługuje się sloganami, kto nie przedstawia żadnych argumentów. Można by tak to podsumować, że Grzegorz Schetyna koncentrował się wyłącznie na premier Beacie Szydło i na premierze Jarosławie Kaczyńskim. Nie przedstawił alternatywy, nie powiedział, że ma jakiś pomysł, jak rozwiązać inaczej sprawy, które dotyczą no, naszej, wydawałoby się, wspólnej troski, ale z tamtej strony brak takiego poczucia właśnie wspólnej troski. Tam polityka jest uprawiana w celu osiągnięcia własnych korzyści, bo tylko w ten sposób można wyjaśnić, dlaczego oni zajmują się polityką, a więc dla nich polityka to nie roztropna troska o dobro wspólne, tylko realizowanie własnych korzyści. I pani premier w swoim wystąpieniu podkreśliła właśnie taką postawę. No to w tym wypadku dobro wspólne to jest dobro dziecka. Która nie powinno się dziecka nagle zabierać. Jeżeli dziecko płacze, bo dziecko jest przyzwyczajone, no to jest drama dla niego, po prostu ojcem i matką jest dziadek i babcia w tym wypadku. No nawet jeżeli trzeba byłoby to go zabrać, no to trzeba by taki okres trudny. Trzeba by jakoś dostosować, powoli, nie na halę, nie na siłę. Ale że tutaj jeszcze po komunizmie mamy brutalizmu, no to dlatego tak jest. Myślą, że jak coś polepszyć, jak modlitwa jest 100 razy zdrowaś Mario, to jak katoliczka powie 102 razy, no to jest rudy 102, no to będzie lepiej. A przecież Bóg nie jest na jakieś cyfry, Bóg nie jest na jakieś liczby, tylko Bóg jest miłością, Bóg jest mądrością, wielkim intelektem, Bóg wszystko rozumie. A nawet jeżeli ty się pomylisz, to Bóg nie będzie oceniał ciebie, krytykował jak ty samą siebie i innych dookoła, tylko po prostu Bóg to jest Bóg. Ale ludzie, jeżeli będą widzieć tego Boga i oceniać go na swój sposób, no to będzie tak jak u faryzeuszy, jak u sadyceuszy, że zmieniliście prawo Boże na nauki ludzkie. I tych nauk ludzkich tutaj, proszę Państwa, nie brakuje. One całkowicie wypychają sprawiedliwość Bożą. Także my nie mamy takiego systemu teokracji jachty, tak jak to było. Tylko mamy
teokrację diabła. No i nie bez powodu Jezus Chrystus powiedział do faryzeusza, że waszym ojcem jest diabeł. A ta sprawa tak, Jezus powiedział, że waszym ojcem jest diabeł. No to nie pozostaje nic innego, jak tylko powiedzieć, że to są fałszywi nauczyciele, słudzy szatana diabła. Inaczej można mówić oczywiście, aby logicznie to było. Murzyni nawet mówią szatana, murzyni diabła. 500+, na rozrodzie. Panie ministrze, rzeczywiście nazwa rozrodzi tego wotum nieufności to konstruktywne wotum nieufności. Nie o to chodzi. Gdzie tutaj może być konkurencja bez końca, proszę Państwa, cieni i blaski. W jaki sposób Polska ma być tutaj rządzona? Czy takie propozycje będzie wielka koalicja posłów Platformy Obywatelskiej? Nie było tam żadnej konkretnej propozycji, ale to świadczy prawda? Też o miałkości tej grupy wielka ludzi, koalicja, którzy bo oni wciąż jedynie myślą, sloganami się posługują, często kłamliwymi, jedynie hasłami się szeroka jest brama i przestronna droga. No niestety, nie tak dawno szeroka brama, przestronna droga, ale tylko taka, która wiedzie na zatracenie. Zwykłego droga. Człowieka, który przychodzi, no pokazujący jak to wlecie, no w sieci Platformy Obywatelskiej wychodzą co sędziowie co po naradzie. Co wejdzie, co a więc pan no Żurek, właśnie, pan sędzia wejdzie? Żurek, pani sędzia Gersdorf, a więc to pokazuje, że z jednej strony Platforma mówi o niezawisłości sądów, a z drugiej odbywa tajne narady z tymi, którzy też sprzeniewierzają się zasadzie apolityczności, bo sędziowie powinni być apolityczni. No i widać obłudę tych polityków, albo napaść posła Grupińskiego, który próbował wyrwać mikrofon reporterowi TVP Info. To też wczoraj ten materiał można było zobaczyć. A więc agresja, a więc podejście takie do... Rok temu przecież twierdzili, że bronią dziennikarzy przed... No przed czym? Nie wiadomo przed czym. A teraz Grupiński, były przewodniczący klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, atakuje dziennikarza, próbując wyrwać mu mikrofon z stacji telewizyjnej z TVP Info. A więc nie ma tam propozycji po tamtej stronie, tam jest tylko negacja, tam jest agresja, tam jest szkodzenie Polsce, hasło, że oni nie poprzez kartkę wyborczą będą zmieniać rząd, tylko poprzez ulicę i zagranicę, próba wszczynania awantur. Pamiętamy, co działo się podczas marszów niepodległości, wtedy, kiedy rządziła koalicja PO-PSL. Burty, awantury, bitwy z policją. Odkąd przestali rządzić, po wyborach zwycięskich Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku, podwójnych zwycięskich wyborach, nie ma burt, dlatego że policja nie jest wykorzystywana, tak jak była onegdaj, do awantur politycznych. Przecież podpalenie budki przy ambasadzie rosyjskiej, a potem były prezydent Komorowski, przepraszał Rosjan, a jak się okazuje na taśmach prawdy można było usłyszeć, że to była prowokacja przygotowana przez ówczesnych rządzących. Wciąganie policji właśnie w jakieś rozgrywki polityczne, czy też najście, bo tutaj ojciec mówił o dziennikarstwie, najście na redakcję tygodnika Wprost, wysłanie tam ABW, te walki z dziennikarzami, żeby wyrwać zapisy właśnie z taśm prawdy, które ten tygodnik opublikował. To nic nie miało wspólnego przecież z demokracją. Teraz, dziś w Polsce jest demokracja. Dziś każdy może głosić swoje poglądy, a że policja nie doprowadza do tego, żeby były starcia na ulicach, żeby były burdy na ulicach, żeby były awantury na ulicach, no to właśnie tak powinna się zachowywać policja, póki ja jestem ministrem spraw wewnętrznych i administracji. To nie dopuszczę do tego, żeby dochodziło do awantur na ulicach polskich miast. Panie ministrze, i to pytanie, co dalej? Słyszymy sprzeczne komunikaty, różne pojawiające się informacje o rekonstrukcji, potrzebnej rekonstrukcji rządu. Pan marszałek Terlecki rano mówił o tym, że będzie znane nazwisko premiera już dzisiaj. Przed momentem o 13:00 Polska Agencja Prasowa podała depeszę, że ta rekonstrukcja w przyszłym tygodniu, a dziś będzie dopiero znana decyzja, czy rekonstrukcja obejmie również stanowisko premiera. Więc
Proszę powiedzieć to oczywiście, co można powiedzieć naszym słuchaczom, jak to wszystko dalej będzie postępowało. Tak, no ja chciałbym podkreślić, że tu nie chodzi o tajemnicę, tylko tu chodzi o decyzje, które zostaną dziś podjęte, a więc najpierw posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości i tam dyskusja, a potem posiedzenie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, a więc decyzje dziś zostaną omówione i podjęte. Rzeczywiście rekonstrukcja, tu zgoda, że rekonstrukcja zapowiadana przez panią premier już kilka tygodni temu trwa zbyt długo. Tak jak zresztą sama pani premier Beata Szydło stwierdziła słusznie, że rekonstrukcję powinno się przeprowadzać, a nie o niej mówić. No więc tu rzeczywiście zbyt dużo na ten temat mówimy, a zbyt mało się dzieje. Ale tak, te decyzje zostaną dziś podjęte, no i wdrożone w życie. Nam zależy na tym, żeby dać odpór tym kłamstwom, jakie o Polsce są powielane na zewnątrz, za granicą. Bo przecież no, to, o czym dziś mówiła pani premier w Sejmie. Ale jeszcze jedno takie zdarzenie, też bardzo groźne, zdarzenie, które leży w sferze mojej odpowiedzialności. Dziś ukazał się komunikat, że Komisja Europejska będzie do Trybunału Sprawiedliwości skarżyła Polskę, polski rząd, za to, że wycofaliśmy się z fatalnej w skutkach, tragicznej w skutkach decyzji rządu koalicji PO-PSL o przyjmowaniu uchodźców, a więc de facto emigrantów ekonomicznych ze świata muzułmańskiego do Polski. Wycofaliśmy się dlatego, że zmieniliśmy tą decyzję, dlatego że dla nas bezpieczeństwo jest bezcenne. 89% Polaków czuje się w Polsce bezpiecznie, to jest rekord. Ale to właśnie wynika z tego, że my dbamy o bezpieczeństwo, że jest program modernizacji służb mundurowych, który został przygotowany przeze mnie, że jest wdrożony, że przywracamy posterunki policji, że nowoczesny sprzęt posiadają policjanci, że odtworzyliśmy na przykład Karpacki Oddział Straży Granicznej, żeby zapewnić bezpieczeństwo. A więc zmieniliśmy złą decyzję rządu koalicji PO-PSL i nie ulegniemy naciskom Komisji Europejskiej, bo wychodzimy z założenia, że bezpieczeństwo jest bezcenne i druga przesłanka, to uważamy, że Polacy decydują o tym, kogo zapraszają do Polski, a nie zagranica. Nikt nam nie będzie narzucał tego, kogo mamy do Polski przyjmować, a kogo nie. To jest suwerenna decyzja Polaków, a nie czy to rządzących naszymi sąsiednimi państwami, czy też jakiejś Komisji Europejskiej. Panie ministrze, i pytanie na koniec. Kiedy możemy się spodziewać konkretnych informacji? Pan minister wspomniał o tym, żeby działać i że to jest też celem państwa jako rządzących ministrów i tak dalej. Więc kiedy my jako obywatele możemy spodziewać się już takich konkretnych informacji? Kto ewentualnie, jeżeli będzie zmiana na stanowisku premiera, jakie inne zmiany będą dokonywane i potrzebne? Proszę ojca, to tak jak wspomniałem, dziś posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, później Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Uważamy, że zbyt długo jednak ta sprawa jest omawiana, a więc chcemy, żeby decyzje zapadły szybko i żeby szybko zostały wdrożone w życie, dlatego że no, rzeczywiście rząd ma wiele osiągnięć w sferze socjalnej. Przywróciliśmy wiek emerytalny 60-65, który koalicja PO-PSL podwyższyła do 67 roku życia. Program 500+, a więc wyrwanie z ubóstwa dzieci. To było hańbą. Również uszczelnienie systemu podatkowego. Przecież rozkradano Polskę. Wyprowadzano pieniądze. No i to się wielu grupom nie podoba, że stracili możliwości nadużyć patologii, którą pokazują komisje śledcze, czy to w sprawie Amber Gold, czy to komisja weryfikacyjna, która pokazuje to, jakiego złodziejstwa dochodziło w Warszawie pod rządami pani Gronkiewicz-Waltz. Przy braku
braku jej reakcji. Okazuje się, że no, to wszystko tak się toczyło, a więc z tym trzeba przerwać. To musi być kontynuowane i to będzie kontynuowane. Natomiast musimy też dokonać pewnych zmian. O tych zmianach mówiła też pani premier kilka tygodni temu, zapowiadając rekonstrukcję, a dziś jeszcze zapadnie decyzja, czy rekonstrukcja będzie obejmowała również stanowisko premiera. A zatem oczekujemy na kolejne ruchy, informacje, które będziemy mogli przekazać naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za rozmowę. Serdecznie dziękuję. Szczęść Boże, pozdrawiam. Szczęść Boże, pozdrawiamy. Pan minister Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, był naszym gościem. Proszę być z nami. Koniecznie, gdy nadaje nasze radio, Mariusz Błaszczak. Tu mamy Jaworowicz, kopie i kłamie. Mamy dzieci uprowadzane, proszę Państwa. Cuda nie widzę, mamy. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro Koncita. Bardzo dziękuję. Państwo.